To zadanie realizowane jest w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Dzięki niemu przebudowane zostaną pętle autobusowe na ulicach Podgórzyńskiej i Łomnickiej oraz węzeł komunikacyjny przy dworcu PKP. Tam pierwsze prace już się rozpoczęły. Jeżeli chodzi o pętle Podgórzyńska i na Łomnickiej, są to pętle końcowe dla autobusu, jako pętle przesiadkowe. Można podjechać, teoretycznie można będzie zrobić nawet w ten sposób, że ktoś jadąc z gminy Mysłakowice pojedzie samochodem sobie na ten, zostawi samochód, siądzie w autobus, którym dojedzie do miejsca pracy albo do szkoły, albo gdziekolwiek. Tak samo z drugiej strony, czyli z gminy Podgórzyn. Natomiast jeżeli chodzi o 1 maja, będzie to uporządkowanie tego ruchu w tej chwili prywatnego, publicznego, PKS-owskiego i innych, czyli powstaną tam dodatkowe stanowiska postojowe i zostanie to uporządkowane. To pierwsza tego typu inwestycja realizowana w Jeleniej Górze. Do tej pory nie istniały wygodne zatoczki autobusowe oraz żadna dodatkowa infrastruktura w postaci np. parkingów. Inwestycja ma kosztować niecałe 4,5 miliona złotych.